Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Dzisiaj drugi Hokage idzie na rzut. I słuchajcie, ja wziąłem tutaj sobie, zmieniłem troszeczkę styl. Dzisiaj gramy bez supportów. Ktoś tam rzucił kiedyś taki pomysł, tak więc... Oczywiście wszyscy będą inni randomowo wybierani, ale brak supportów jest. Zobaczymy, jak się bez nich gra. W sumie czemu nie? Będzie taka troszeczkę inna odmiana walki. I dobrze, z Hinatą zmierzymy się w pierwszej walce. Neji z Sasuke, Naruto z Itachim, Kimimaro oraz Haku. No, dosyć fajna drużyna wyszła. Okej, zaczynamy. Zobaczymy, jak drugim Hokage się bije. Ktoś w komentarzu pisał, że ma zajebisty ultimate. Jestem ciekawy, szczerze powiedziawszy, jak ten jego ultimate wygląda. I sorki za to, że powiedziałem tam, że jest znany z wodnego stylu. Znaczy, chodziło mi o to, że to jest jego natura czakry. Wiem, że on wymyślił Edo Tensei. Tej drugiej techniki, którą ktoś tam podawał, nie wiem, co to jest w ogóle. Ale Edo Tensei to wiem, że jest jego autorem. Aha, jeszcze ktoś mówił, że teleportację jakąś miał. Nie wiem, czy to jest teleportacja w stylu czwartego Hokage, coś takiego. Okej, o kurcze, już mi się to podoba. Nie no, masakra, naprawdę, zajebisty. Ale skumajcie to, naprawdę on jest mistrzem w używaniu wody. Nawet klony robimy z wody, zobaczcie, takie te. I jest bardzo szybką postacią. Kurczę, nie wiem, czy nie będzie moją drugą ulubioną postacią. O fuck, masakryczny jest. Ludzie, to jest postać, którą się, kurczę, zajebiście gra, naprawdę. Jest przegięta na maksa. Na dodatek, kurczę, ultimate. Muszę jeszcze raz zrobić, bo mi się bardzo podoba. I rzeczywiście bardzo prosto jest nim trafić. Nie no, takie postacie, takimi postaciami całkiem inaczej się gra, ale właśnie o to chodzi, że jest frajda, jest niesamowita frajda z gry. Masakra. Drugi Hokage jest według mnie o 100 razy lepszy od pierwszego. Oczywiście mówię o grze, bo wiadomo, że w mandze czy tam anime to pierwszy Hokage jest... No jest tam chyba wspomniane, że on jest najlepszym ninżą, tak? Nie wiem, czy dobrze mówię, ale po prostu najpotężniejszym ninżą tam z tego... Nie mówię oczywiście o mędrcu sześciu ścieżek, ale po nim właśnie to chyba był najpotężniejszy ninja. No tam jeszcze z Madarą, wiecie. Chociaż Madara z nim przegrał. Nie wiem, jak teraz w tej nowej odsłonie, bo tam oczywiście chodzi mi o Edo Madarę i Edo pierwszego Hokage, jak oni tam walczą, czy już walczyli, czy nie. Możecie pisać mi w komentarzach. Aha, słuchajcie, i jestem bardzo wdzięczny za każdą łapkę. Nigdy o to nie proszę, ale chyba zacznę. Jeśli wam się podoba, lajkujcie, kurczę, te filmy. Dużo komentarzy też jest mile widzianych, bo lubię sobie poczytać. Naprawdę, odnośnie Naruciaka... lubię, gdy piszecie właśnie komentarze, kiedy mnie poprawiacie po prostu i piszecie, jak to naprawdę było, bo ja, wiecie, ja troszeczkę tam te anime ogarniam, ale nie jestem jakimś ekstra znawcą, a lubię się dowiedzieć od was, właśnie przykładowo jak ostatnio mówiłem, że znany jest z wody drugi Hokage, z tego wodnego stylu, to jeszcze tam właśnie ktoś dodał, że jest, no po prostu, że jest twórcą Edo Tensei oraz tej teleportacji takiej. Bardzo fajne. Tej teleportacji to nawet nie miałem pojęcia, że on jest, że on taką teleportację posiadał, ale Edo Tensei wiedziałem, że ma, ale mówię, piszcie, poprawiajcie mnie, piszcie, co tam wiecie na temat każdej postaci, chętnie się dowiem czegoś nowego. Okej, przydałoby się zrobić chwyt. Nie wiem, czy będzie prosto, nie będzie prosto, bo... Trzeba z bliska, po prostu trzeba blisko podejść. O, jest, udało się. Ale jest masakryczną postacią, powiem wam szczerze. Chciałbym zobaczyć, jak jego uwolnienie wygląda. Może zrobimy tak, ja zejdę tutaj z życiem. Spróbuję zrobić tak, żeby przeciwnik mi trochę skopał tutaj. Po prostu, żeby mnie skopał, ale nie chcę za bardzo. O, dobra. Żebyśmy, wiecie, po prostu mieli mały poziom życia. Wtedy będę mógł zrobić uwolnienie. Bo naprawdę postać jest genialna, jest zajebiście szybka. No i ekstra ma ciosy, po prostu. Ultimate wymiata. Jeden z lepszych, jakie widziałem tutaj w ogóle.
No i żeby mnie tylko nie wywalił poza tą rundę. Dobra, możemy zrobić uwolnienie. Elegancko. No to teraz próbujemy, zobaczmy. Aha, możemy robić... słuchajcie, mamy jakieś... Oczywiście dwa przyciski. Aha, tarcza, wodna tarcza oraz drugi to jest taki jakby deszcz, takich sopli, nie wiem, wodnych sopli. Tarcza jest dosyć fajna. No, nie powiem, ale fajne to jest. Zajebiście zatrzymuje ta tarcza. No i ten deszcz także fajnie atakuje. Nie, zabijaj go. Proszę, ultimate, muszę to jeszcze raz zobaczyć, bo mi się tak podoba cholernie. Proszę, traf, za daleko. No i jest, pięknie, kurczę, genialne, to jest genialne. Ten użytkownik, który o tym napisał, nie pamiętam twojego niku, że ultimate jest genialny, masz w 100% rację. To jest chyba najlepiej, nie wiem, no może nie najlepiej, ale jest w pierwszej piątce najlepszych ultimate'ów, jakie do tej pory oczywiście widziałem. No i zajebiście się go robi, po prostu bardzo łatwo jest trafić przeciwnika. Z niektórymi oczywiście jest problem, ultimate'ami, ale ten nie ma takiego problemu. Nie trzeba bardzo blisko podchodzić do postaci, a praktycznie woda wszystko za nas robi. No i zobaczcie, takim szybkim, kurczę, tutaj mykiem jesteśmy już w finale. Z Kimimaro będziemy walczyć. Kimimaro też jest fajną postacią. W jedynce, nie Shippudenie, tylko w Naruto Stormie, bardzo lubiłem walczyć Itachim oraz Kimimaro. Kimimaro ze względu na jego ultimate, nie wiem jak to wygląda, ale w jedynce miał zajebiste takie pole kości, wiecie. On tak się odwracał plecami do góry nogami. I z pleców wystawały mu te takie kości na całą mapę. Nie wiem jak tutaj jest, ale dojdziemy do tej postaci. Te jutsu takie podstawowe ma takie same, widzę. W sumie to nie ma co się dziwić, że się dużo nie zmieniło, ponieważ ta postać dosyć wcześnie zginęła, jeszcze w pierwszej odsłonie Naruciaka. Później tam były jeszcze jakieś wątki, wiecie, z tym właśnie wskrzeszeniem tych postaci przez Kabuto. Jakieś znowu był, ale oni już się raczej więcej nie rozwijali. Nie mają jakichś nowych technik do tej pory. Dawaj, nie mam drewienek, cholera. Ale nic. Wyrzucimy troszeczkę sobie tych przedmiotów. Dobrze. Uwaga. Kurczę, czy on próbuje, wiecie co, zrobić inne komba właśnie z tą gałką trzymając. Oj, kurczę, fuck. To był chwyt oczywiście Kimimaro, no i zrobił uwolnienie. Spróbujemy do góry, trzymając gałkę. No jest inny, ale chyba nie do końca mi się udał. Jeszcze jakbym w bok zobaczył. O, fuck. No w bok ma tak samo, jakbyśmy w ogóle nie trzymali. I w dół. Jeszcze zobaczmy w dół. Aj. Nie mam drewienek, cholera. Jest, teraz się znalazło jedno. We have winner. No szkoda, że nie zrobiłem ultimate'a, ale chciałem po prostu zobaczyć, jakie ma combo. Przegięta postać. Genialna. Cholera, nawet nie wiedziałem, że takim dobrym zawodnikiem jest. Mam nadzieję, że więcej jeszcze po drodze trafimy na takie postacie właśnie. Że się lekko zdziwię, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No genialny. I szacunek dla tego, który napisał ten komentarz. Masz rację w 100%. Ultimate wymiata. Dobrze, ja się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka. Aha, jeszcze raz prośba do was. Lajkujcie, jeśli wam się podobało. Piszcie komentarze odnośnie anime. I jeśli coś tam źle mówię, poprawiajcie mnie. Dobra, na razie, cześć.